Zastanawialiście się kiedyś, co studenci najbardziej lubią w studiowaniu? Bo ja tak. I dlatego właśnie postanowiłam dzisiaj zapytać studentów Wydziału Polonistyki o to, jakie są ich odczucia w tym temacie. W studiowaniu najbardziej lubię to, że mogę poszerzać moje horyzonty myślowe, mogę się wiele nauczyć, ale też mogę spotkać tutaj dzięki uniwersytetowi bardzo dużo wspaniałych i ciekawych ludzi. Mówię tutaj zarówno o profesorach, jak i o moich znajomych, którzy też są bardzo inspirujący dla mnie. Co najbardziej lubisz w studiowaniu? W studiowaniu najbardziej lubię poznawanie nowej literatury, zagłębianie się w nią, zagłębianie się w każdą poszczególną epokę poznawania dziejów, tego, jak naprawdę ludzie mogli żyć w tamtych czasach. I właśnie to poznajemy głównie przez literaturę, co jest dla mnie bardzo ekscytującym przeżyciem i doświadczeniem. Ja najbardziej lubię zniżki studenckie, dlatego że są fajne i możemy iść i bardzo dużo rzeczy zrobić za pół ceny albo nawet za darmo, także to jest na pewno duży plus. Możemy się poruszać komunikacją miejską w Krakowie jeszcze. Myślę, że najbardziej lubię możliwość rozwijania się i robienia tego, co mnie faktycznie interesuje. To znaczy, bardzo mi zależało na tym, idąc na studia, żeby faktycznie wybierać je pod kątem własnych zainteresowań i tego, żeby to, co robię, faktycznie mnie interesowało, żeby wtedy chciało mi się to robić. W studiowaniu najbardziej lubię, wydaje mi się, społeczność. To, że kiedy się studiuje, ma się poczucie, że nie jest się w tym samym i taka zbiorowość, to, że razem z innymi studentami na roku dążymy do tego samego, możemy wzajemnie się inspirować, wzajemnie wymieniać się informacjami i tym, co po prostu nas interesuje. Generalnie na pewno to, że poznaję dużo świetnych ludzi i to, że się rozwijam nie tylko jakby w zakresie mojego kierunku studiów, ale też poza tym, ponieważ tak naprawdę studiując ma się kontakt nie tylko ze studentami swojego kierunku, ale po prostu też z innymi, więc ta integracja studencka i też poszerzenie swoich horyzontów, dodatkowe działania w ramach kół naukowych, to jest naprawdę coś, co bardzo lubię, jeżeli chodzi o rozwój w ramach uniwersytetu. Czy jest taka rzecz, którą w studiowaniu nie lubisz? Myślę, że na pewno to, że idąc na studia, tak naprawdę nikt nie uczy cię, w jaki sposób jest to różne od liceum i każdy, że tak powiem, musi na własnej skórze zupełnie przestawić się z tego trybu liceum na tryb studiowania. Sesje egzaminacyjne myślę, że nikt nie robi. Więc myślę, że chyba ta kwestia, ale myślę, że po COVID-zie jednak zawsze jest to jakiś plus, nawet przyjść na egzamin stacjonarny i jakoś możliwość po prostu zobaczenia na żywo studentów i wykładowców. Rejestracja bardzo często wywołuje u mnie stres. W tym roku nie udało mi się na przykład zarejestrować w porę na przedmioty, na które chciałem, ponieważ program nie został rozliczony, ale tak poza tym, no to uniwersytet, studiowanie to jest coś fantastycznego, czego życzę każdemu, żeby ktoś kiedyś znalazł coś, co go pasjonuje i co mógłby rozwijać właśnie dzięki uniwersytetowi. Jak mogliście zauważyć, odpowiedzi były przeróżne. Niemniej jednak chyba fajnie jest być studentem. Julia Metzner, UJTV.